Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elsbeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Dynelighta 2. No, ostatnio był dosyć ciekawy odcinek, dosyć ciekawie to wyszło to wszystko, jak wiecie. Więc no, ej, idziemy dalej, główny wątek macamy. O, ej, taka nadeszła, ej, pora, że główny wątek macamy. Frank? Gdzieś ty był, młody. Czekam na ciebie w Lewiboku. Wracaj tu. Tak. Od naszej ostatniej rozmowy sporo się działo. Ja pierdolę. Co się stało? Wszystko gra? Tak. Choć nie uwierzysz, co ci powiem. Lawan tam była i... puściła Hakona wolno. Co zrobiła? Tak. No niespodzianka. Zniszczyła swoją listę. Jestem w szoku. No ja też. Zachowaj to na później, Frank. A co z tą doktorką? Przyjdź do Lewiego, okej. Wszystko ci opowiem. Ja bym tego by chciał ratować, ale... Uuu, ale wy mnie pierzecie, czwórki jedne! No właśnie! Lepiej by było skinąć. To chciało. Dobra, on coś mi da. Jakieś takie, no właśnie, rzeczy. Dobra, wracamy do Rybiego Oka. Amen. Zobaczymy, jak tam ten... Aha, miałam sobie popatrzeć, ale... Nie zrobiłam, bo mam ciąg... nagrywanie odcinków. Dobra, a i mniejsza z tym, nie? Muszę patrzeć, jakie są misje. Nazwy misji. Głównego wątku. To nie jest teraz ważne. Za 100 lat skończę tylko tej lajta. Hayden, jesteś tam? To... Nas? Jakich nas? To? Frank? Cała rodzinka w komplecie? Mam na myśli, wiecie, Lawan. Hakon. Lawan przyszła? Może przyszła się napić? Ja bym poszła pić. Tak ty byś zawsze poszła pić. Prawie. O, mówiłam, że Lawan przyszła. Tylko kochana nie ma. Ale ciebie nie przyszedł. To prywatna impreza, czy każdy może wbić? Sporo zrobiłeś dla miasta, Hayden. Dla nocnych biegaczy. Kiedyś będziesz jednym z nas. Będziesz z niego niezły biegacz, co Lawan? Najlepszy. A co do dziś? Ej! Słuchajcie! Chciałem coś powiedzieć. Ej! Słuchajcie mnie! Hej! Zamknijcie się wszyscy! Frank chce coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy ogłaszam Lawan oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! Kończu! Lawan! Nie, Frank? Czyli... Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i Hayden w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. O, jak fajnie. Ale ty przebiłaś ich o stokroć. Dorosłaś. Wal się! Widzisz? Credo. Skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę. O to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? O, Hakon przyszedł. Umiesz wybaczyć? Nie. Nie masz za grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie, szefie?
Skoro Lawan może ci wybaczyć, to chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany. Ale darowanemu koniowi... Dobrze. Ale teraz jest chwila Lawan, nie twoja. Więc zamknij się na moment. Jej, rozinka w komplecie. Słuchajcie, pakujcie dupska na dach. To lepsze miejsce na ceremonię niż jebany bar. No, raczej tak. No i jak ładnie. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę światłem w ciemności. Będę światłem w ciemności. Oto moja ofiara. Oto moja ofiara. Moja przysięga. Moja przysięga. Nocnego biegacza. Nocnego biegacza. Będziesz ze mnie dumny. Już jestem. Ta chwila wymaga uczczenia. Ludziska, z powrotem do baru. Doktorka, o której ci mówiłem, to Weronika Ryan. Mieszka w Old Villador. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi. Przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór. Bo zgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? No pewnie, kochanie. Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia. Kochanie, zawsze. To... Gratulacje. Wybacz, że cię unikałam. Ja... Wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak, pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. Nie, kochanie! No jak... Jesteś oficjalnie nocnym biegaczem. I jak ci z tym? Dziwnie. Przez długi czas był tylko Frank. A nocni biegacze żyli tylko w jego opowieściach. Teraz... Jesteśmy jak pierdolona rodzina. No. Nawet jebany Hakon. Dasz kurwa wiarę? Pewnie ci dziwnie od powrotu Hakona. Jeszcze jak. Tyle czasu chciałam go tylko zabić. Ale może... No wiesz... Może nie zrobiłam tego, bo tak naprawdę nie chciałam. Może po prostu chciałam przestać cierpieć. No a... Teraz cierpisz? W sumie nie. To raczej jak swędzenie przy gojącej się ranie. Ale nie czuję bólu po raz pierwszy od... Sama już nie wiem, od jak dawna. Wiesz, Lawan... Martwiłem się. Zaczyna się. Po akcji z twoim mieszkaniem. Moim i Hakona. Tak, mogę to powiedzieć. A skoro mogę, to znaczy, że nie musisz się już o mnie więcej martwić. Nadal muszę, kochanie, ty nie wiesz, ty się nie znasz. Nadal muszę, zwłaszcza teraz, bo wiesz, posłuchaj pielgrzyma, szczęśliwi ludzie są wrażliwi. Umiesz zepsuć atmosferę. Chodzi o to, że... Po tym wszystkim nie chcę... Nie chcę, żebyś znów cierpiała. Kiedy następnym razem ktoś mnie zrani, szybko zabiję tego skurwiela. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że cię zostawiłam. Po prostu... W porządku, to nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo. Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko, to twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć ci o tym, więc
Więc poszliśmy po buty. No tak. Te jebane buty. Dobrze ci w nich. Dobra, już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Czego? Zazdrościsz? Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Oj, oj. Nieprawda, kochani, ja cię... Jasne. Nie, nieprawda. Zamknij się już. Dzięki. Bo się zakocham. Coś dla ciebie ma, Aiden. Ej. Auć. Lawan. Czekają na ciebie na dole. Idę, Hakon. Kurwa. Idź. Buzi. Robić swoje, Aiden. I powodzenia. Teraz ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo, co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś. Weronikę Ryan. Wygląda na to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinieneś ją znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. Dobrze, ale ten miał coś dla mnie, nie? Czy nie? Mam ci wiele do powiedzenia, Lawan. Porozmawiamy innym razem. Czekaj na... Impreza po imprezie. Gdzie impreza po imprezie? Idziemy pić dalej. Jejku, naprawdę. Najwyższa jakość? Rozejrzyj się. Naprawię sobie tą broń. Tą broń, bo ja i tak chcę ją mieć. Przepraszam. I tą pałkę. I tyle. Dam coś nowego? Nie, szkoda. Kochane! Nie znajdziesz lepszego sklepu niż... Chętnie ubiję z tobą. Ubiję pianę. Kastety. Nigdy nie miałam w ręce. Ej, dosłownie. Piękne te broni, ale kosztują się parę tysięcy. Mam sporo kasy, ale... Skarbie, wracaj kiedy tylko zechcesz. Już wracam, wróci... Raz. Czemu aż tak tyle? Ej, czemu? Miałam Stacha zapytać. Impreza po imprezie. Idziemy pić. Ale czemu trzy aż te są? Cztery. Ludzie olałan. Najpierw... Tam ktoś jest w ogóle. A co zrobiłam? O co chodzi? Frank, widziałeś Lawan? Poszła sobie? Ta, to było dziwne. Wydawała się wkurzona. Na co? Mówiła coś? Dokąd poszła? Nie, wybacz. Nie wiem. Teraz jest nocnym biegaczem, wiesz. Poważna sprawa. Co, sesta? Kochanie, chcę ci tyle powiedzieć, że cię kocham. Stach? Podobno znasz Barta. A kto nie zna Barta? Zresztą... O co właściwie chodzi? O to nie chodzi. Opuścił posterunek. Uznano go za dezertera. Suki syn. W końcu to zrobił. Dobrze dla niego, dobrze dla nich. Gdybym był tobą, dałbym mu spokój. Wszyscy powinniśmy. Stało się to pewnie dlatego, że Meyer nie umie utrzymać Moresu. Słyszałeś jeszcze jakieś bzdury o Barcie? Złodziejem. Został oskarżony o kradzież. No to jest dopiero nonsens. Bart jest krystalicznie uczciwy. Nie ma powodów, by kogokolwiek okradać. Jego przełożona też nie chce w to uwierzyć. Mówisz o Meyer? Nic więcej nie wiem. Słuchaj, wielu innych espeków uwzięło się na Barta od samego początku. Meyer szanują. Z grubsza. Ale gdy chodziło o Barta, jej ludzie odmawiali posłuszeństwa. Ufam ci, więc coś ci powiem.
Bart jest lojalnym żołnierzem, ale miał drugą stronę. Lubi otwartą przestrzeń. Wiecznie kręcił się koło pól. Zapytaj pracowników na szczycie dawnego budynku urzędu na skrzyżowaniu Van Peel i St. Paul Boulevard. W samym środku New Dome Park. Dzięki, tak zrobię. I papa, ale i tak jeszcze musimy pogadać tu z ludźmi. Dzień dobry, ktoś coś wie, ktoś coś widział. Hakon! Hakon. Hayden, coś ty jej nagadał? Coś ty zrobił? Nic. Zaraz, co? Jak to? Była nieco... No powiedzmy, że nie była w nastroju do świętowania. Próbowałem pójść za nią, ale znasz ją, Hayden. Jak nie pozwoli, nigdy jej nie znajdziesz. No to ja nic nie... Kochany, wróć. Nikolas, szukam Lawan. O kurczę, żeby tak opuścić swoją imprezkę? Wiesz, była tu jakąś minutę, a potem zniknęła. Co w nią wstąpiło? Kilka lat temu, powiedziałbym, kobiety. Ech, nie rozumiem ich. Ale coś mi mówi, że to nieco bardziej skomplikowany temat. Ta... Nie, no nie mów jak dziecko. To na romantyzm. Reumatyzm ją wziął. Ej. Widziałeś Lawan? Na bank zostało jeszcze trochę alkoholu. Psy. Tak mi się wydaje. Nie, słuchaj, szukam Lawan. Przecież była z tobą, na dachu. Zostawiła mnie i zeszła tutaj. Tutaj? Tak, tutaj, Jezu, widziałeś ją czy nie? Tak. Widziałeś? Kiedy? Wyszła stąd? Widziałem ją z tobą, na dachu. Tak, to już wiem. Tak, dobra, nieważne, baw się dobrze. Ty też, Hayden. Nie ma jej tu. Pewnie poszła z powrotem do domu. To jest jako poboczne, nie? To całe, co teraz robię, bo tu jest główne... Nie, to jest poboczne, to jest ten o Barta chodzi. No, impreza po imprezie, to jest... Nagroda. Alkoholizm dostanę. To w ogóle minut, tak z ciekawości. Nie, spoko. Wiem, że nie trafię. A nie jesteś tu? Działo cię? Dzień dobry. Tak, przesłuchaj wszystko. Pi. Zrobię. To nie to... Okazja. Otwarte. Ej, nie może się zmarnować. O Jezus. Nie szukaj mnie. Muszę pobyć... Nie! Zrób to, co musisz, Lawan. Kochanie. Tylko wróć szybko. Kochanie, ale cię kocham, a ty nie wiesz, piję za... Widzę, że tablica ogłoszeń się wypełniła. Następne zawody w karteczko będą bardziej efekciarskie. Notatka. Kiedy procenty mi zejdą? Padł do sklepu z narzędziami. Sadzonki nadziei, to później sobie porobimy. Taki na pszczelarka. Tak na paliwo. Kastor. Pseidą mi te Nie. No kurde, teraz godzina.
5 godzin do zmroku. Ona musi się położyć, bo mnie to wkurza, ten efekt. Już mamy zadanie z piąteczkę. Ale w nocy nie pójdę, więc jeszcze raz muszę się położyć, spać. Misiaki wyjdą. Czeliska da radę. Pomyślałam o jednym zadaniu. O tym zadaniu. Kupiałam zaś. Zaś idę w stronę. W złą stronę. Bo misiaczki, zombiaczki, ej, misie, pysie, ej, się zupgrade'owały na bank. Bo mam teraz taką fajną broń. Ciekawe, czy będzie działać. A misie, pysie. Jezu, ucieszyłabym się. Bardzo. Jakby mi to zadziałało. Co ty robisz z sąsiadą? Proszę cię, wejdę. Wejdę, stukać ścian. Nie ma całam tych zagajników. Leśnych polan. To nie to miejsce. Innych kwiatów. Jestem blisko siłowni, Kyra. Gdzie szukać ciała Barthes? Ponoć padła Co? W pobliżu stada pokonanych wrogów. Najlepiej, jak sam posłuchasz. Co? W ogóle cię to nie dziwi, że grupa Bazarian chce przekazać nam rannego SPK w takim miejscu? Wyląduj, ciotuniu! Ciociu. Chris! Uważaj! Jesteś za dużo! Chodźmy wyżej, Chris! Wyżej! Przywitaj się z Jackiem i Joel! Ojejku, co się tam dzieje? Co się stało? Załatwiła się dziłków, ale to nie... Dobra, to omijam. Ludzie Reinera dostali ogromne zamówienie na... Dziękowie, o co chodzi? Chris, Barthes nie ocaliła nas, żebyś dał się teraz zabić! Spadajmy! Pisie, pisie, wy tu jesteście? Jestem. I jaki macie poziom? Jest, stoi dwóch obok. Lepy drugi. Mam nadzieję, że będę miał czwarty poziom. Czekajcie, dla pewności. Wystawię sobie latarkę. Miał jakbym wystawiła coś innego. Ej, ej, ej! Taki Czekajcie, czekajcie, bo to było niekontrolowane. Czekajcie, czekajcie, ja muszę stąd wyjść, ja muszę się uleczyć. Ja mogę wrócić. Widzicie, że oni gdzieś... Stąd misk. A, ja nie zwróciłam na to uwagi, ślepota, jestem jak... Skacz! Ops. Ej! Ej, 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 ej! Ej, nice joke, kuźba! Z czego? Really? Jak to zrobiłeś? Skoczyłem na boczną ścianę, podciągnąłem się... Ej! Nie zdradzam przepisu na sukces! Poczekaj na kolejny etap wyścigu. To będzie próba charakteru. Co? Jaka próba charakteru? Dobra, widzę, że musisz odsapnąć.
Jak będziesz gotowy, spotkamy się na dachu budynku naprzeciwko bazy wojskowej przy Mill Street. Mhm. Od... Really? Ej, really, kuźwa? Really, kuźwa? Jezus ma... Ej, pięknie, super, zajebiście, można było to wejść tamtą. Ej, czy ktoś wiedział o tym przejściu? Bo nikt nie patrzy do... Tak, bo nikt nie patrzy, kurde, do góry, tak szczerze. What the, what the? Ej, poważnie. Jezu, gdybym... Nie, bo ja nie chcę ten, ja chcę sobie zrobić misję sama. Nie patrzę na internet, jak ktoś robi coś. Bo to nie o to chodzi w grze. Jedynie faktycznie, jak nie mogę czegoś znaleźć. Ale wiem, gdzie dokładnie mam iść. No to okej, dobra, no to jeszcze się pokuszę na to. Na coś takiego, ale żebym... Brawo! Kryłam! Prawnik. Nie wiem. Amerykanie właśnie. Panie drogi! To bardzo zmienia postać rzeczy. Hurra, zrobię misję! Dwieście lat później, ej, kurde. Ja nie jestem, Nie krzycz, bo wieżyczkę użyję. Pięknie! Pięknie, hura! Już od samego początku mi to dziwne wyglądało, że one gdzieś tam mogą sobie... Że te zombiaki sobie mogą gdzieś tam górą przeskakują. Skąd one biegną? No, teraz już wiem. Bo na początku myślałam, że one gdzieś ten... jakby to powiedzieć? Że one gdzieś wychodzą górą i biegną dachem do mnie. Spójrz na siebie, zdyszany, zdziajany. Wiem, starość nie radość, nie? Chcesz sprawdzić, kto jest szybszy, czy kto mocniej oberwie? Spokojnie, spokojnie. Ścigamy się. Co powiesz na podbicie stawki? Może 5-1? Co ty na to? Dobra. Świetnie. I zaczynamy! Czym poznać, że to jest ten? To są dwie osoby. Przepatrzcie się na kurtkę ich, tej postaci. No tych postaci, no kurde. Że jedna ma naklejkę w innym miejscu, a druga ma w innym miejscu. Amen. Ale tu już są misie. Przynajmniej jeden. Ja muszę kupić, a nie... Tylko tyle wam powiem, jeśli chodzi o ten, to, o to zadanie. I co jest nie halo. Znaczy, no nie halo, no to jest cheaterstwo. Lekkie. Z misiów. Aha, a, i tak nie muszę. Dobra, oleje. Nie będę się jakoś skupiać na zbieraniu tych rzeczy, bo chciałabym... Chciałabym po prostu zrobić to. No i to jest ten... Nie wyszło mu coś. On tam gdzieś tam będzie, było jakieś takie...
W ogóle na konsoli mam niezrobione to zadanie, pomimo że ja wiem, że zrobiłam to zadanie. Tylko że ono było wcześniej ponoć zbugowane, więc mogło mi to nie zaliczyć. Ej, chwilę! Co no tu właśnie. Się dzieje? Babel, nic ci nie jest? Ty debilu! No kurwa, bliźniacy! Nie dziwię się, że przegrywałem. Ścigałem się z jednym, a drugi już czekał na mecie. Popatrz, Babel, jego mózg w końcu nadążył za nogami. Naprawdę nie wiesz, kiedy się zamknąć. Ej, nie jesteśmy tacy źli. To znaczy, zbyt praworządni też nie jesteśmy. Chodzi mi o to, że każdy orze jak może, no nie? Po prostu robimy to, co nam wychodzi. Pytaliśmy się innych zajęć, ale średnio nam to szło i teraz długi mamy. Poważne i musimy je szybko spłacić. Więc nabieracie ludzi. Ale nikomu nie dzieje się krzywda. Słuchaj, oddamy ci hajs za zakład i zapomnimy o całej sprawie, Dobra. A. Sam jestem sobie winien. Ta sprawa śmierdziała na kilometr. Zatrzymajcie kasę i spadajcie. Serio? Zmywajcie się stąd, zanim zmienię zdanie. Ty papało, musiałeś dać się złapać gryzoniom? Co, może jeszcze zrobiłem to specjalnie? Weź z luzu. Jej, zadanie ukończone, hurra, no kurde, tyle czekać na zrobienie zadania, aj dosłownie. Jej. To jest jakieś poboczne, te sobie zrobię sama, bo to są akurat wyzwania, tak jak mówiłam. Też jest wyzwanie, to jest tak wyzwanie, tu też jest wyzwanie, te wszystkie SPK-owe śmieszne rzeczy. No tu jest Królowa Strachu, to jest zadanie, no to. Ale mamy czasu. Ej, hura, udało się zrobić zadanie, wow. Ewentualnie może popatrzę, co to jest. Jesteśmy bardzo blisko. Tutaj jesteśmy. Kobieta, muszę odnaleźć nagą... Co? Nagą co? Tu jest problem. Nie pamiętam. Kogo? Mon Dieu. Trzeba było poprzestać na pierwszej szklance cydru. Cydru? Kurczę, aleś ty delikates. Ukryłam brokat w moim stachu na wróble. Ale w którym? Robisz strachy? W especkiej szwalni? Za dnia robię mundury. Nocą strachy na wróble. Jest na nie popyt. A ja umiem je projektować. Nazywają mnie Królową Strachów. Każdy dostaje to, o co prosi. Strach na wróble ma być kowbojem, przystojniakiem, a może krabią Drakulą, strzegącym warzywek? Ten cydr mógł być mocniejszy niż sądziłem. Albo masz ostro nasrane pod kopułą, panie. Dla jednej klientki zrobiłam nawet kopię jej zmarłego męża. Co zechcesz? Gabriel, da radę? Prawnika? Nie da radę! Spada... Daj. Na cholerę ukryłaś brokat w strachu na wróble. Chciałam go użyć do specjalnego zlecenia. Uroczy strach jednorożec dla uroczej dziewczynki. Ten brokat kosztował fortunę. Chciałam go ukryć w bezpiecznym miejscu, ale nie pamiętam, które z moich cudeniek wybrałam. Pamiętam tylko, że była tam naga kobieta i drzewo. Ten strach na wróble jest nad nimi. Przecież byłaś naj... Naplułaś się przed ukryciem brokatu, czy po? Bo chyba w napluwaniu się masz prawdziwy talent. To naprawdę chamskie? Tak, może i byłam nieco cyknięta, ale wiem, co widziałam. Cyknięta. Nagą kobietę i drzewo. Zaprowadzą cię do mojego stracha, jeśli będziesz miał otwarty umysł. Nagą kobie... Gdzie? Nie, no wolę... Takich panów. Znaczy...
Nie, nie powinnam tak mówić, że wolę nagich panów. Powinnam powiedzieć w liczbie pojedynczej. Jednego. Dwa nagie miecze. Dwie nagie... No. Gdzie jest ta noga, kobieta? Tam jesteś, ta noga, tam widzę. Tu jest naga kobieta! To graffiti na ścianie, to przecież no. Naga kobieta i drzewo. No, raczej. Strach na wróble, Gabriel musi być w pobliżu. Ja bym powiedziała, że u respeku. Nie trafię. Panie, gdzie ten tacyk? Tu jest dziwne, jakiś... Dziwne, że ktoś postawił fotel obok stracha na wróble. O, jest i brokat. Pewna dziewczynka się ucieszy. Pięknie to straszne. Jezus. Jakbym prawie... Nika widziała. Jasne. Gizmo! Rach na wróble. Wersy prawnik 2.0. Panie, mam brokat, tylko nie pij więcej. Oby Żachmat zajął się tymi przeklętymi renegatami. Oto twój brokat, Gabriel. Dziękuję, młodzieńcze. Proszę, to za fatigę. Twój strach na wróble kiepsko się sprawował. Nie chronił żadnych roślin. A obok niego stał jakiś fotel. Jakiś fotel? Więc robił to, do czego został stworzony? Dotrzymywał towarzystwa? Obecnie większość ludzi do tego je wykorzystuje. On ciemno. O, bez jaj. Chciałbyś dostać ode mnie stracha na wróble? Tak. Tak. No jasne. Też użyjesz w nim brokatu? O, nie bądź głupi. Podchodzę do tego poważnie. Wróć później i powiedz, czy ci się podoba. Czy ja będę pamiętać? Miałam wrócić do gościa, co robił obraz. I zombiaka, no nie. Nie pamiętam, gdzie on był. Hurra, zrobiłam! Zadanie! Kolejne! Mogę iść. Nie, no jeszcze tu chcę ale to pewnie będzie konwój. Zacznę zaułek. Wiem, że nie trafię. No bo zazwyczaj takie rzeczy są w takich miejscach. Aha, to jest ten. Anomalia. Wejście do anomalii! Dałoby się z którymś odcinku tam zrobić te trudniejsze wersje. Bo bardzo mnie ciekawi, co byśmy dostali. To będzie teraz siódemka. Ta skrzynia brązowa. Powiedzmy brązowa. Bardzo mnie interesuje. Dobra, może to zrobimy sobie w następnym odcinku. Tak jak mówię, te rzeczy ja sobie porobię, więc nie przejmujcie się tymi znacznikami na mapie. Jeszcze mam coś nieodkryte. No swat. Ciekawe, czy ktoś coś znalazł chętny. Najwyraźniej, jeśli ktoś znalazł chętny na randkę. Tu są te mołotowy. Zero obrażeń. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku, tak jak mówię, pójdziemy robić to poboczne zadanie, no bo czemu by i nie. To co teraz zaznaczyłam, mam na myśli. Zobaczymy co chodzi o swata, bo nie wiem, o co coś się, ej, ktoś się nowy pojawił chętny. Kizimizi, tak, jasne. No i tyle. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiejś fajnej stronce byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Dying Light 2. Dzięki. Cześć.